Któż tu do mnie zawitał? Mówią o mnie miś Uszatek. Wędruję po górach, fotografując przyrodę. A malować potrafisz? Troszeczkę. Mój wujek jest malarzem. Hej, w zamian za pikny łabrazek opowiem ciekawą historię. Pędzę do wujka i wrócę ze ślicznym obrazkiem. Przez mostek nie przepuszczę, jak cukierków nie dostanę. A to klops. Dzikich zwierząt nie wolno karmić słodyczami. Przez mostek nie przepuszczę. No chyba, że mnie mama do domu zawoła. A mogę ci zrobić zdjęcie? Zdjęcie? Jak tu na mostku stoję? A pewnie. Ale przez mostek nie przepuszczę. Nie mam obrazka. Mała kozica nie przepuszcza przez mostek. A to rozbójnicka. Łowiec pilnować muszę, inaczej bym ją na cztery wiatry przegonił. I co teraz? Tu niedalecko jest skrzyżowanie dwóch szlaków. Czerwonym szlakiem dojdziesz do stacji kolejki linowej. No to idę i wrócę z obrazkiem. Zmie się dzielić. Drugi kwiatek sfotografowany. Pora ruszać dalej. Przez mostek nie przepuszczę, jak cukierków nie dostanę. Czy mogę zrobić pani zdjęcie? Co? W takim śmietniku? Mowy nie ma. No to raz, dwa. Uprzątnijmy szlak ze śmieci. Uprzątnij z Uszatkiem śmieciowy bałagan.
posprzątane. Bez śmieci góry wyglądają o wiele piękniej. Teraz mogę pozować. Uśmiech, proszę. Czerwonym szlakiem dojdę do stacji kolei linowej. Trzeci kwiatek sfotografowany. Hello? Hello? Ola Boga, ale trzeba długo czekać. Kolej nie kursuje. Problem mamy. Co się stało? Orzeł usiadł na linię i ani myśli odlecieć. Spróbuję z nim porozmawiać. Orle! Kto to mnie woła? Okulary gdzieś zgubiłem, a bardzo słabo widzę. Oho, chyba wiem, gdzie je widziałem. Znajdę twoje okulary. Dobrze, ja tu posiedzę, poczekam. Wśród rzeczy, które sprzątaliśmy, były okulary. To zguba orła. A proszę, proszę, oto one. Okulary. Zguba orła. Czy masz moje okulary? Oto okulary. Bardzo dziękuję. Dobry z ciebie miś. O, widzę, masz aparat. Czy mogę poprosić o zdjęcie? Ależ oczywiście.
kolejka znowu może kursować. Oto w nagrodę 2 bilety na darmowe przejazdy. Dziękuję. Chętnie skorzystam. Teraz nie mogę jechać. Muszę iść do wujka. Chcesz ciasteczko, misiu? Nie, dziękuję. Nudzi mi się. Droga wolna. Pewnie mama zawołała koziczkę. Thank you.
Na bordowe berety? Czy to już koniec wycieczki? Jeszcze nie. Chciałbym teraz namalować dla Bacy obrazek. Kartka i przybory są do twojej dyspozycji. Do dzieła! Gdy skończysz rysunek, wskaż strzałkę. Ho, ho, ho! Zacny obrazek! Obrazek. Prezent dla Bacy. Brakuje mi jeszcze 3 zdjęć do kompletu. Ruszam dalej w góry. Proszę, oto obrazek. Hej, przecudny ci on. To którą historię chcesz usłyszeć? 127 przygód dzielnego Juchasa Janka? Czy o latającym wężu? A o skalę, którą nazywają malowaną? O malowanej skale chcesz usłyszeć. Powiadają, że gdzie znaki tajemne na skale wyryte, jaskinia jest zaklęta. Jej starodawne wojsko czeka w uśmieniu. Tylko śmiałek, co wielki głaz przeniesie i w walce straszliwego pokona potwora ujrze ci chłodz. A to ci historia, a to ci historia. Muszę odnaleźć tę jaskinię. Czekaj no, nie idź jeszcze. Pomyślmy razem, hej.
Zaraz popłynie kolorowa nutka. Kiedy znajdzie się na jaśniejszym polu pięciolinii, wskaz łowieckę z dzwonkiem o takim kolorze jak nutka. No jeszcze raz. Dobrze. Teraz dwie nutki. Jeszcze raz. Tak jest. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No jeszcze raz. Jeszcze raz. No jeszcze raz. No jeszcze raz. No jeszcze raz. Wystarczy już tego muzykowania. Bywaj, uszatku. Wyśmienicie. Porządek, świetna sprawa. Be.